angaż od 1 września 1939 roku do teatru na Pochulance przyjęła. Trzeba wyjątkowego szczęścia, żeby wybrać akurat to miasto, o ile w centralnej Polsce okupacja była jedna bądź dwie, o tyle przez Wilno przetoczyły się w trakcie, w końcu nie tak długiego pobytu Danuty Szaflarskiej, 4 okupacje. Najpierw bombardowanie niemieckie, okupacja sowiecka, okupacja litewska, po niej znów okupacja sowiecka, po niej niemiecka. A później oczywiście znowu sowiecka, ale tego już Danuta Szaflarska w Wilnie nie doczekała. Pojechała autostopem do Warszawy. Za kierownicą niemiecki żołnierz. Życzliwy, pomocny, uśmiechnięty. Po raz pierwszy jechał do Warszawy. Prosił, by oprowadziła go po mieście, pokazała co cenniejsze zabytki. Wysiadła. Spotkała jeszcze raz tego Niemca na ulicy, przeszła na drugą stronę. Takie kontakty nie sprzyjały budowaniu dobrej reputacji w Warszawie. Tu nie grała już w teatrach jawnych, o ile w Wilnie, tym sowieckim, litewskim, sowieckim, występowała stale, grała niesłychanie dużo. Zdarzało się, że premiery co 2 tygodnie, premiery w bardzo różnorodnym repertuarze, zarówno tradycyjnym polskim teatralnym repertuarze, jak i repertuarze socrealistycznym, sowieckim. O tyle w Warszawie do Teatru Jawnego nie wstąpiła. Związała się z podziemnym teatrem tworzonym przez Leona Schillera i innych koryfeuszy sceny. W nim to miała zagrać jedną z tych kilku ról, o której można powiedzieć rola życia. Rolę Marty w 4 garbusach. Jednak jeszcze słówko o Wilnie, do którego pani Danuta Szaflarska dotarła kilka dni przed 1 września 1939 roku. Zaczęła się wojna, ale zaczęły się też próby w teatrze. Próby do farsy Claude'a Pougeta Szczęśliwe dni. Premierę zaplanowano na 14 września. A 13 zaczął się kataklizm. Nad miasto nadleciały samoloty z czarnymi krzyżami na skrzydłach. Na koszary, elektrownię i dworzec posypały się bomby. Jednak premierę zagrali w terminie. Grali też następnego dnia i kolejnego. 17 września Sowieci przekroczyli granice Rzeczpospolitej, a na Wilno znowu poleciały niemieckie bomby. Grali Szczęśliwe dni 18 września podczas kanonad i wybuchów bomb. Zelwerowicz uczył, że ze sceny przed końcem spektaklu można zejść tylko na noszach lub w trumnie. W tych warunkach tytuł Szczęśliwe dni zmieniono na Zielone lata. Bodaj 1/5 tej książki poświęciłem na opowiedzenie o tych wcale niezielonych 2 latach Danuty Szaflarskiej w Wilnie, jako takich formujących, najważniejszych, formujących aktorsko. Tam grała rzeczywiście niesłychanie dużo, a zarazem historia przetaczająca się przez jej życie, przez teatr, przez Wilno, w takim pędzie, który właściwie można chyba porównać tylko do naszego dzisiejszego pędu. Tego pędu z czasów epidemii COVID, tych sprzecznych komunikatów, tych nietrwałych sojuszy, tego chaosu. Dziwny czas. I zanim już przejdę do obiecanych garbusów, to tylko powiem, że w książce są też obszerne rozdziały o
okupacji niemieckiej, o pani Danucie w okupacyjnej Warszawie, o jej no niesłychanej, heroicznej roli w czasie powstania warszawskiego. Stratą chyba dla czytelnika byłoby to teraz referować. Garbusy. A po powstaniu, po powrocie do teatru, już w Krakowie, po rok blisko trwającym stanie apatii, dzisiaj powiedzielibyśmy pewnie reakcji sytuacyjnej, Danuta Szaflarska przyjęła zaproszenie do Łodzi na plan zdjęciowy do pierwszego powojennego filmu, do Zakazanych piosenek. Zaraz po przyjeździe do Łodzi zobaczyła kawałek swojej Warszawy. Przed wytwórnią od strony parku powstała makieta ulicy sprzed powstania warszawskiego. Nie można było bowiem większości scen kręcić w samej Warszawie, bo tych domów, tych ulic już nie było. Do zburzonego miasta ekipa jeździła zatem tylko po to, aby rejestrować sceny rozgrywające się już po wybuchu powstania. W wytwórni na pierwszym piętrze były garderoby dla aktorów. Kanapka, stolik, skromnie, ale można było położyć się, odpocząć. W ogóle aktor w Zakazanych piosenkach traktowany był z ogromnym szacunkiem. Czuło się ducha opieki nad aktorem. To była przedwojenna ekipa. Szacunek nie miał jednak odzwierciedlenia w honorarium. Niezwykłą postacią był kierownik produkcji Franciszek Petersile, przedwojenny aktor, potem kolaborant, a jeszcze później więzień Auschwitz. Od 40 roku współpracował z niemiecką wytwórnią Film i Propaganda. Do obozu trafił w 43 roku, a już w następnym z niego uciekł. Kilka lat po nakręceniu Zakazanych piosenek został skazany za współpracę z Niemcami na 5 lat więzienia. Przy Łąkowej miał dbać o powierzone mu w Zakazanych piosenkach finanse filmu i z tego zadania wywiązywał się ze skrupulatnością Shylocka. Tak negocjował warunki kontraktu Szaflarskiej. Ma tu pani 30 tysięcy za cały film, a jak pani chwyci, to pani będzie dyktować warunki. Było to mało, bardzo mało. Gdy rok później, w dniu warszawskiej premiery Zakazanych piosenek, żądni biletów widzowie wybiją szyby w zakładzie fryzjerskim koło kina Kapitol, fryzjer oszacuje straty na 10 tysięcy złotych. 1/3 honorarium za główną rolę. Wysokość, a raczej niskość honorarium była ważnym, ale nie najbardziej dokuczliwym elementem skromnych warunków produkcji. Brakowało taśmy filmowej, kupowano więc po kawałku od rozmaitych szabrowników i paserów, a kradziona taśma miała najróżniejsze parametry techniczne. I tak dalej, i tak dalej. Nie wdając się w szczegóły, to co wydało mi się takie tragikomiczne, to że brakowało, tam są sceny, sceny strzelaniny, sceny takie batalistyczne, otóż brakowało ślepych naboi. Podczas scen plenerowych, gdzie trzeba było strzelać, strzelano ostrą amunicją. No, doszło do nieszczęścia. Ranny został jeden z... Nie operator akurat, radny został oświetleniowiec. Po latach jako najprzyjemniejsze zdarzenie z planu zdjęciowego Danusia wspominała jajecznicę ze skwarkami. Możecie nie wierzyć, ale najbardziej cieszyliśmy się z Jurkiem Duszyńskim, że wreszcie będzie można się najeść dosyta. Takie były czasy. No, film był przebojem, to tam wybite szyby u jednego fryzjera to nic. Ogonki widzów przed kinami demolowały kasy w kinach. Chyba nigdy później się w historii polskiej kinematografii taki przebój nie trafił. To znaczy taki film, na który pół Polski nagle
chciałoby pójść. I momentalna, ogromna popularność Danuty Szaflarskiej. Nawet pierwszy numer dwutygodnika Film, który ukazał się w sierpniu 1946 roku, zapowiadający tę premierę ze zdjęciem Szaflarskiej na okładce, no, momentalnie zniknął z kiosków, a egzemplarze osiągnęły na bazarach astronomiczne ceny. Drugim, a za to chyba ważniejszym, bo do tej pory aktualnym filmem był Skarb. Również z Danutą Szaflarską w głównej roli. O ile Zakazane piosenki, no, mają w tej chwili przede wszystkim taką wartość dokumentalną, pokazują stan ducha, chęć odreagowania wojennej traumy, o tyle Skarb jest doskonałą dramaturgicznie, doskonałą scenariuszowo, reżysersko i aktorsko komedią. Ciekawe, że właściwie przez pierwsze dwa lata po premierze Skarb nie cieszył się zupełnie życzliwością krytyki. Czy to był, jak to mówiono, zanadto hollywoodzki, czy wydumany? Ani taki, ani śmaki. Obejrzyjcie Państwo, Skarb jest dostępny. Jest to komedia, która po dziś dzień śmieszy. Po prostu bardzo dobry artystycznie film. On w końcu doczekał się gdzieś tak właśnie dwa lata po premierze również życzliwości polskiej krytyki, a to podobno, tak co anegdota, po specjalnym pokazie, jaki miał ten film na Kremlu dla Józefa Stalina. Stalin obejrzał, powiedział, no takie filmy trzeba kręcić. I, jak wspominała Danuta Szaflarska, zaczęło się odwracanie kota ogonem. Film uzyskał łaskę oficjalnych czynników w Polsce. Czy można grać Garbusa bez garba? Można, ale po co? W zasadzie poprawna odpowiedź nawet brzmi: można, jeśli jest po co. A było tak. W 1943 roku w kilka osób z Schillerowskiego, czyli stworzonego przez Leona Schillera Teatru Podziemnego, skompletowali teatr frontowy. Dowódcą, w cywilu powiedzielibyśmy dyrektorem teatru, został Józef Wyszomirski, aktor, reżyser, szef referatu teatralnego Biura Informacji i Propagandy Armii Krajowej. Reżyserował Jerzy Zarzycki, późniejszy twórca Robinsona Warszawskiego. Aktorzy to obok Danuty Szaflarskiej m.in. Irena Brzezińska, Andrzej Łapicki, Tadeusz Cygler, Tadeusz Wijewski i Jan Ciecierski. Próby odbywały się w szkole przy Zielnej i w prywatnych mieszkaniach. Swoje na Saskiej Kępie udostępniła Teresa Roszkowska, koleżanka Szaflarskiej z Państwowego Instytutu Sztuki Teatralnej, znakomita scenografka. Cudowna, ekscentryczna, o egzotycznej urodzie, zawsze opalona, z wielkimi kolczykami. U niej Iwaszkiewicz czytał Elektrę w swoim przekładzie. Spotykają się i u Danuty Szaflarskiej i męża Jana Ekiera przy Alei Waszyngtona. Próby były bardzo miłe, tylko dojazdu i powrotu przez most Poniatowskiego nie lubiłem, wspominał Ciecierski. Niemcy często dokonywali tam łapanek, najczęściej na praskim brzegu Wisły. Nieraz strzelali do przechodniów, a w najlepszym razie kierowali ich do obozów lub na roboty przymusowe do Niemiec. Ale u Ekierów był fortepian i Danusia. Przygotowują przebój. Spektakl złożony z pani Twardowskiej i z francuskiej farsy pod tytułem Czterech Garbusów. W T
tej sztuce szaflarska olśni publiczność. Prócz bowiem wzniosłych aspiracji w rodzaju krzepienia serc i kultywowania narodowej kultury, ma Teatr Podziemny też i prostszą ambicję. Dostarczać rozrywki, odprężenia, innego punktu przylgnięcia do rzeczywistości niż tylko strach i gniew. Czterech Garbusów, inny tytuł Komedia Garbusów, to jedna aktówka Piera Żeleberta, stylizowana na średniowieczny Fabio. Teatr Frontowy korzysta z tekstu adaptacji Jana i Marii Kosińskiej. Szaflarska zagrała wiodącą postać, Martę, młodą i powabną żonę Garbusa Despoty, która umyśliła sobie zdradzić małżonka po kolei z trzema garbatymi trubadurami. Ci jednak, ukryci przez kobietę w szafie, podusili się. Wynajęty chłop, w tej roli Stanisław Jaśkiewicz, kolega szaflarskiej jeszcze z wileńskiej pochłonki, wynosił po kolei zwłoki do rzeki, dziwiąc się liczbie ułomnych gachów. Wreszcie chłop spotyka garbatego męża zleceniodawczyni i wziąwszy go za upiora, jednego z kochanków powstałego z martwych dla krwawej zemsty, zabija go i także wrzuca do rzeki. Rzecz kończyła się triumfem żony, która ocaliła cnotę i pozbyła się ciemiężyciela, nie ponosząc bezpośredniej odpowiedzialności za zbrodnię. W rolach garbatych kochanków wystąpili Stanisław Bugajski, Tadeusz Cygler i Andrzej Łapicki, zaopatrzeni w odpowiednie garby pod pelerynami. Premiera na użytek delegatów Komendy Głównej Armii Krajowej odbyła się w prywatnym mieszkaniu studentki Państwowego Instytutu Sztuki Teatralnej Hanny Zielińskiej przy Warszawskiej ulicy Prokuratorskiej. Garbusów i panią Twardowską grali niemal aż do wybuchu powstania. Makabryczny dowcip Garbusów tak odpowiadał nastrojowi chwili, że publiczność wybuchała głośnym śmiechem co i raz, pisał po latach Jan Ciecielski. Po wojnie raz jeszcze wystawiono Garbusów w 1947 roku w Warszawskim Teatrze Miniatur. Czy to z racji wielkiej liczby ludzi okaleczonych fizycznie w ledwie co zakończonym wojennym kataklizmie, czy z wykluwającej się jakiejś antycypacji poprawności politycznej, czy też w końcu z braku środków scenograficznych, zagrano to jednak bez garbów. Publiczność nie zrozumiała, o co chodzi, zarejestrował historyk teatru Zbigniew Raszewski. Tuż po wojnie Czesław Miłosz napisał po premierze Fantazego w zwykłym już teatrze ze sceną i kurtyną. Może nie jestem już zdolny do oceniania normalnego teatru. Faktem jest, że zbyt mocno zachwycałem się dwoma konspiracyjnymi przedstawieniami. I przywołał jako źródła tamtego zachwytu pastorałkę Schillera, wystawioną, o czym zresztą mowa też w tej mojej książce, wystawioną przez Schillera w Henrykowie, w domu, przytułku dla dziewcząt, złodziejek, prostytutek, dla tak zwanych upadłych dziewcząt, siłami tych dziewcząt, w roli Matki Boskiej, prostytutka, w roli Józefa, złodziejka. Kto był na tym przedstawieniu, a było tam kilkaset osób, niemal każdy z nich albo spisał swoje wspomnienia, albo opowiedział, to był podobno taki teatr, jaki się prawie nigdy nie zdarza. A więc poza pastorałką wymienił właśnie tych garbusów z szaflarską. Ruch, lotność, poezja, pękanie ze śmiechu, a wszystko popularne, a wszystko jarmarczne, cieszące równie dobrze analfabetę, jak i profesora uniwersytetu. Proszę Państwa, a że zagrać garbusa bez garbu można, pokazuje nam teatr
Becketa. Ciekawie jest grać Garbusa bez garba.